Także tylko u nas, proszę Państwa, nowości, ciekawostki. Zapraszamy do naszego Radia Koncita. Ostatnio byłyśmy, proszę Państwa, w Teatrze Studio na imprezie, że tak powiem, którą zorganizowała Gazeta Wyborcza. Krzesła, stołki, krzesła i nawet były pokazane na filmie widać, na zdjęciu widać. No i mnie zatkało, że nawet miejsce jakieś tam wygrała Hanka nasza Gronkiewicz. No nie Mielech, tylko proszę Państwa, bo o co chodzi, że dali przedstawiciela z ratusza, jakiegoś kogoś, który by tę cygankę mógł reprezentować. No i że o reprywatyzacja mieszkań, proszę Państwa, ze względu na to Hanka dostała najgorszą notę. No i to jest też taka nagroda, że jakby maliny, jakby najgorsze otrzymała Hanka przez pośrednika. No mnóstwo było tego, to Państwo macie w internecie u nas, El Mercedes. Proszę oglądać zresztą, tak jak i ta audycja naszego Radia Tok FM Euro, Koncita Barbie Baby Langström Extra jest w El Mercedes. Ja myślę, że jeszcze i inni bardzo lubią słuchać naszych audycji radia naszego. Tok FM Euro, Koncita Barbie Baby Langström Extra, bo kartę pamięci z nagraniami tego radia po prostu pożyczam, daję, a nawet rozdaję, gdy nadaję nasze radio. Tok FM Euro, Koncita Barbie Baby Langström Extra. No, nasze kamery to zapuszczają się praktycznie jako ten papierek lakmusowy w różne takie miejsca, co by kto nigdy nie pomyślał, bo tak, wszelkie, wiecie Państwo, rzeczy dzieją się jako ta proza życia tu i teraz. To przecież nie na scenie, nie w galerii studio na przykład, dlatego też te cyganki, to one nie chcą nigdzie się pojawiać, na bankietach nie chcą być, nie chcą szpanować. No chyba wyjątkowo nasza kochana Górniakowa. Och, jak ja ją lubię, bo ludzie to nie lubią, jak ona śpiewa. Ja mówię, ale ona nie wyje, ona śpiewa z energią, bo jak te spod kościoła, albo te Żydówki z Czerskiej, jak wyją, to tak nie ma melodii, od końca zaciągają brzydkie słowa o seksie, takie po co zaraz o seksie? Seks jest w nocy, o północy, a nie tak o jak jest biały śnieg i jasno w ciągu dnia. Także no, Hanka właśnie nie chciała się pojawić. Nie Mielech, tylko ta Hanka nasza Gronkiewicz nie chciała się pojawić w Teatrze Studio, bo już ona się boi, ludzi się po prostu będzie musiała chować i zaszyć gdzieś tam w kącie i spalić ze wstydu.